pytanie do Izaka, bo zawsze mnie to ciekawiło. Kiedyś mówiłeś, że nie ma szans, a dzisiaj skręcisz się wokół gołtów. Także pytanie do Izaka, czy jest szansa, że zobaczymy kiedyś Piotra Skowyrskiego w klatce, nie komentującego, tylko walczącego? Walczącego nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że teraz na najbliższej gali, gdzie tam się będzie bić i Boxdel i Kacper, czyli moi kumple z GOATS, więc chciałem powiedzieć, że pewnie do nich wpadnę do klatki, jak już wygrałem swoją walkę, to potem sobie z nimi zrobić, wiesz, zdjęcie na Instagrama, ale tak, że miałem się bić, to zupełnie mnie to nie pociąga. Na pewno ja jako komentator ewentualnie dałbym dużo więcej takiej gali niż jako zawodnik, niż jako fighter, także ja siebie to już nie widzę, myślę, że jestem już trochę na innym etapie, już się czuję stary, żeby teraz, za stary, żeby zaczynać takie rzeczy, chociaż są starsi, którzy zaczynali swoją karierę we freakach, ale myślę, że to nie dla mnie.